słuchajcie, wróciliśmy w teren. Wróciliśmy w teren, bierzemy ładnie rękawiczki, żeby nie było. Zatem, moi drodzy, jesteśmy w jednym z miast na Śląsku. Mianowicie, słuchajcie, jesteśmy w Mysłowicach. Tutaj, w tym miejscu, w którym stoję, ja już prowadziłam pracę 2 lata temu. Jesteśmy obok olbrzymiego kościoła i wiemy, ponieważ zostało to stanowisko udokumentowane, wiemy, że w tym miejscu pomiędzy wiekami XIV a rokiem 1810 znajdowało się tutaj cmentarzysko przykościelne. Szkieletowe oczywiście. Natomiast, moi drodzy, tak naprawdę kiedyś posesja kościoła, mianowicie mur, był wysunięty mocno do przodu i kiedyś pochówki, które obecnie znajdują się poza murem, były w jego obrębie. Natomiast pewne zmiany własnościowe doprowadziły do tego, że mur został zmniejszony. Na początku XX wieku podjęto decyzję, żeby ekshumować to cmentarzysko, ponieważ w wyniku wszelkich prac związanych z urbanizacją miasta, z infrastrukturą miasta, no stwierdzono, że wychodzą tu rzeczywiście ludzkie kości. Jak się okazuje, rzeczywiście ekshumacji dokonano w sposób niestaranny, dlatego że dziś, obecnie, jak zobaczycie w ciągu dalszego filmu, tutaj akurat jesteśmy w jednym, jedynym miejscu, w którym zostały podjęte prace, mianowicie tutaj pragną ludzie po prostu, żeby stanęła latarnia, mówiąc nieoględnie, dlatego wykonano wykop i co, moi drodzy, zobaczcie, wychodzą ludzkie kości. Tu wam akurat pokazuję fragment czaszki, co wyraźnie widać i jest ich oczywiście o wiele więcej. Ja będę się starała dzisiaj z szacunkiem wyeksplorować te kości i mam nadzieję, że w wyniku tej eksploracji będę w stanie wam powiedzieć coś więcej o kiedyś osobie, którą tutaj pochowano. No więc... Moi mili, jak widzicie, poszerzyliśmy nieco wykop i do tej pory mamy fragmenty kości. O dziwo, są tutaj przede wszystkim fragmenty czaszki. Mamy jeden krąg szyjny i mamy, słuchajcie, jeden paliczek. Prawdopodobnie dalszy. Co oprócz tego? Zobaczcie sobie, że zostało to wstępnie doczyszczone i wstępnie, bo to jest w trakcie prac. No, tak więc widać, że jama grobowa jest zlokalizowana w tym kierunku, moi drodzy, dlatego że tu ją widać. Tu zobaczcie sobie, jakie jest odcięcie. Jasna ziemia i zaczyna się ta ciemna, która kończy się mniej więcej w tym miejscu. Zatem w tą stronę jest zorientowany pochówek. Co dalej? Będą aktualizacje. Dobra, moi mili, aktualizacja, tego tutaj nie było, więc wywalimy. No więc słuchajcie. Tak jak wam powiedziałam, cmentarzysko zostało ekshumowane w sposób niedbały. Dlatego też zobaczcie, teraz jest już doczyszczone, chociaż się znowu usypało, ale dokumentacja została wykonana. No i tak jak wam mówiłam, widać jamę grobową zorientowaną, można powiedzieć, północ-południe. I teraz tak, wychodziły nam luźne kości czaszki i luźne kości związane z odcinkiem szyjnym, jeden krąg szyjny. Ale oprócz tego, zobaczcie sobie, tutaj widoczne jest żebro. Czyli wiemy, że osoba tutaj miała złożoną głowę
No i prawdopodobnie w tą stronę szły nogi osobnika. Będziemy teraz pogłębiać ten wykop, żeby zobaczyć dalsze ułożenie szkieletu. Tak więc, moi drodzy, dokonujemy dalszej eksploracji okrutku. O, i zobaczcie sobie, luźne, niemieszane kości. Tu znowuż mamy, słuchajcie, kości czaszki. Podajcie mi proszę woreczek. A tutaj, do tego. Bo tu mamy luźne. Luźne kości. Tak więc wszystkie te kostki musimy, słuchajcie, wybrać w sposób dbały, żeby potem służyły do interpretacji pochówku. Zobaczcie sobie, ja może wezmę kamerę, żeby bliżej pokazać. Tutaj nam wychodzi żuchwa. W żuchwie zachowały się zęby. Tak więc pracujemy dalej. Wszystko, jak widzicie, przemieszane. Gruchotane. Wszystko jest to wynikiem tego, co będę Wam cały czas potwierdzać, tej niedbałej ekshumacji dokonanej na początku XX wieku. Dobra, proszę następny woreczek. Dziękuję. Dobra, moi drodzy, i zobaczcie sobie. Tutaj mamy żuchwę osoby odkrytej przez chwilę i wszystkie cechy morfologiczne tutaj budowy tej żuchwy wskazują na kobietę. Już to wstępnie określiłam płeć tej osoby jako na kobietę. Tak więc zobaczymy, co będzie dalej. Zorientowaną w tą stronę. Natomiast powyżej żuchwy ja znajduję kręgi szyjne. Tutaj Wam pokazuję drugi krąg szyjny, tak zwany obrotnik. To pozwala domniemywać dwie teorie. Pierwsza. Mamy tu zdeponowane więcej osób niż jedna lub grób złożonej tu kobiety jest aż tak bardzo przemieszany, że zarówno krąg szyjny obrotnik, jak i żebra znalazły się powyżej żuchwy. Moi mili, i teraz zeszliśmy jeszcze troszeczkę niżej. Zobaczcie sobie. Przede wszystkim chodzi mi o to, żebyście zwrócili uwagę, moi drodzy, na to, jak dobrze tutaj w profilu, ja nie wiem, czy to będzie widać, ale tu w profilu wychodzi nam domniemanie calec, który też wychodzi tutaj. Natomiast zobaczcie sobie, że tu idealnie pokazuje nam się wcięcie jamy grobowej. Ale to jest zasadnością w archeologii, żeby co pewien etap, ja tutaj dorobię co 5 cm, dokumentuję każdą warstwę ze wszelkimi dekoracjami, jak to nazywamy archeologicznie, czyli z łatami, z kierunkami i zbieramy. Robimy dalej. Nie pytam, nikt nie był przygotowany, jedna z tutaj dwóch, drugi jest operator na poparcie. Bez wilkę to działa, się wreszcie pecha na stosowie. Dziękuję.
patrzę sobie dalej. Wychodzą nam luźne kości. W tym przypadku dalej mamy kości żebra. Tej jamy grobowej, ale widzicie dokładnie, jak ona jest zorientowana i jak wygląda. Kości nadal wychodzą, ale już takie drobniejsze, przemieszane. Nie ma mowy w tym miejscu, tak jak mówię, o układzie anatomicznym i dodatkowo tych kości jest o wiele, jak mam to powiedzieć, mniej niż powinno być w szkielecie człowieka. Zatem widać, że ten grób był wcześniej naruszony. Dobra, moi drodzy, i zobaczcie sobie, jesteśmy kolejny poziom niżej i zobaczcie, że tu właściwie w tym miejscu poprzednio mieliśmy znalezioną żuchwę osoby i zobaczcie, że kolejny poziom niżej mamy dwa żebra, a tutaj ze ściany profilowej związanej z murem ogrodzeniowym kościoła wystaje fragment kości długiej nóg. Zatem, moi drodzy, znowuż na tym poziomie wybieramy kości i będziemy schodzić kolejny poziom niżej po zadokumentowaniu tego poziomu. Dobra, moi drodzy, zobaczcie, często używane słowo, ale jesteśmy kolejny poziom w dół i zobaczcie sobie, jama wydaje nam się wypłycać grobowa, no i tutaj wyszły też luźne kostki. Fragment łopatki, moi drodzy, obojczyk, no i tutaj kość, jedna z kości długich ręki, tak więc jak widzicie, mamy dalej kontynuację kostek. O, i tutaj zobaczcie, tutaj jest fragment kręgów. Tak więc znowuż na tym poziomie wybiorę te kości, udokumentuję i będziemy znowuż schodzić w dół. Thank you.
Dobra, moi kochani, tak więc zobaczcie sobie, po całości wykopu mamy już celec. My go jeszcze potwierdzimy wkopem kontrolnym, który zrobimy w jednym danym miejscu, żeby być absolutnie pewnym, że nie jest to na przykład cmentarzysko warstwowe i niżej nie zalega jeszcze jeden pochówek, bo calec bywa przewrotny. Natomiast, moi drodzy, oprócz tutaj tych luźno zdeponowanych kości, które być może kiedyś tworzyły rzeczywiście układ anatomiczny człowieka, ale w wyniku tej ekshumacji uległy potężnemu przeobrażeniu i naruszeniu, oprócz tego tutaj przy doczyszczaniu, słuchajcie, profilu, z profilu ujawniłam czaszkę dziecka. Zobaczcie sobie fragmenty tutaj czaszki dzieciątka. Jeśli chodzi o dziecko, przede wszystkim to jest tak, że już profilu tutaj się nie robi się dziur w profilu. Zatem, moi drodzy, ja to, co wypadło przy doczyszczaniu, jak najbardziej zadokumentuję jako właśnie czaszkę dziecka, ale zobaczymy, czy czasami nie wylecą mi, nie ujawnią się jakieś zęby. Dlatego, że w przypadku dzieci wiek określa się na podstawie zębów. U dzieci też zazwyczaj nie określa się płci, chyba że mamy dostęp do DNA. Wówczas tak. Zatem, moi kochani, w takim malutkim wykopie, a taka ogromna historia tego miasta. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w następnych filmach. No i jak wam się podobało, to oczywiście łapa w górę. Trzymajcie się. Pa!